Nadchodzi wiosna, śniegi topnieją, jest coraz cieplej, wzrasta zagrożenie powodziowe. Zastanówmy się, czy możemy coś temu zaradzić. Samych powodzi nie zatrzymamy, ale czy możemy się przed nimi zabezpieczyć, czy możemy zabezpieczyć nasz majątek, nasz samych? Czy musimy oglądać w telewizji obrazy przerażonych ludzi, przerażonych zwierząt, dzielnych strażaków niosących pomoc na terenach, na obszarach zalanych? Może to nie jest konieczne. Zastanówmy się, jakie działania możemy podjąć już teraz i czy możemy ograniczyć skutki ewentualnych powodzi. Może spróbujmy przenieść wartościowe rzeczy na miejsca, gdzie nie będą zalane, na piętro naszych domów. Może porozmawiajmy z sąsiadami i umówmy się z nimi, że przechowamy nasze samochody, nasze maszyny rolnicze na czas zagrożenia powodziowego. Może wyprowadzimy tam wcześniej zwierzęta. Może pewne sprawy, pewne zagrożenia są do uniknięcia. Zastanówmy się. Powodzie roztopowe są dosyć przewidywalne, zdarzają się regularnie i zdarzają się w sposób kontrolowany. Możemy je wcześniej obserwować, możemy się do nich przygotować. Przygotujmy się w takim razie. Zapraszamy do lektury tematu miesiąca Witryny Wiejskiej.